Cześć, witam Was serdecznie z tej strony CryptoBit. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym porozmawiać jak zawsze o kilku istotnych rzeczach. Opowiedzieć Wam o rzeczach, które wydarzyły się na kanale, to znaczy o projektach, które pojawiły się już, można powiedzieć, na DEX-ach, które można już sprzedawać, można realizować zyski, ale również chciałbym powiedzieć o nowym projekcie, który pojawia się na Solanie. Omówić troszeczkę pewne sprawy, które pojawiają się w pytaniach moich widzów. Pokazać Wam pewne rzeczy, które no są autentyczne, tak? To nie są rzeczy wymyślone, to nie są rzeczy wzięte nie wiadomo skąd, bo te notowania możecie sobie sprawdzić i zobaczyć, jak ta cena zachowuje się, i macie wykres jasno określający to, co moglibyście osiągnąć, gdybyście razem ze mną kupowali te projekty. I w ogóle ogólnie jeszcze powiedzieć o kilku problemach, które się wiążą. Może na sam początek, moi drodzy. Jeżeli tutaj jesteście na moim kanale, to wiecie, że filmika, które ja tutaj pokazuję i pokazuję projekty, które kupuję, no to również są linki do tych projektów, tak? I moi drodzy, ja dostałem taką wiadomość, że dużo jest linków, które po prostu są, można powiedzieć, oszustwami, tak? Czyli podszywają się pod te projekty, które są gdzieś tutaj pokazywane na tym kanale. Ba nawet są Instagramy i są wiadomości, żeby podawać swoje klucze prywatne. Słuchajcie, jeżeli macie jakikolwiek problem z tym, że ktoś coś od Was chce, czyli jakiś klucz prywatny, jakieś frazy lub inne rzeczy, to piszcie do mnie, automatycznie będziemy ten problem rozwiązywali i ja będę starał Wam się pomóc w tym, żebyście nie popełnili jakichś błędów. Wszystkie linki, które są tu w moich filmikach, są autentyczne i tylko z nich korzystajcie, moi drodzy. Korzystajcie dlatego, że warto gdzieś mieć ten autentyczny link, z którego naprawdę nie będziecie oszukani, na którym nie stracicie pieniądze. Tak? Te linki są po prostu do różnych projektów, do różnych stron, które omawiają te projekty, opisywane są te projekty, ale one są wszystkie autentyczne i naprawdę w 100% sprawdzone. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, moi drodzy, jeżeli jest jakiś pre-sale, który odbywa się na jakimś tam projekcie, na przykład na Dogeverse, tak? I ktoś do mnie pisze, że nie ma jeszcze tych tokenów, które on kupił, to moi drodzy, kiedy ja będę już widział na tej mojej stronie, że można claimować te tokeny, że możemy je otrzymać na portfel, to ja będę to pokazywał. To nie jest tak, że ja tylko pokazuję ten projekt w tej fazie, że tylko kogoś tu chcę namawiać, napędzać, naganiać do tego, żeby kupował i później już się tym nie zajmuję, w ogóle nie pokazuję i w ogóle to jest koniec, tak? Że to zrzucanie toreb i nie ma. Już powiedziałem, ja nikogo do niczego nie namawiam, ani nie mówię, że ma ktoś tu kupować coś, to nie jest żadna porada inwestycyjna. Boże ludzie, ja sam kupuję. Chcecie, to oglądacie, nie chcecie, nie oglądacie, chcecie, kupujecie, nie chcecie, nie kupujecie i to wszystko tylko zależy od Was i to też zależy, jaką kwotę Wy sobie chcecie na to przeznaczyć. I to jest następny aspekt do tego, żebyście po prostu nie szukali czegoś na siłę, nie szukali czegoś, że jakiś projekt, kiedy będzie to klejmowane, kiedy przyjdą pieniądze i tak dalej. Ja mam jeden projekt, który kupowałem poza w ogóle tym kręgiem moim, to jest Bitcoin Doge, tam z tego BRC20. Słuchajcie, odbyło się to dawno, dawno temu. Codziennie jest 15 tysięcy wiadomości na X-ie, a do tej pory nie zostaliśmy upoważnieni do tego, uprawnieni do tego, żeby sklejmować te tokeny. I to nie jest żadną tutaj, nie wiem, jakimś dziwnym zachowaniem zespołu czy teamu, który czeka na jakiś odpowiedni moment, czy na odpowiednią datę, żeby to sklejmować. No to się dzieje normalnie, to jest w każdym normalnym projekcie tak to się odbywa. Następną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to jest, słuchajcie, pamiętacie tego leniwca? To też było na moim kanale, mówiłem o tym i ja mówiłem tak, że ludzie, przecież my wchodząc w jakiś projekt, czy no nie wiem, czy chcąc wejść w jakiś projekt, czy nawet przeznaczając jakąś małą kwotę pieniędzy, no to ja nie zakładam to, że to będzie od razu razy, nie wiem, 10, 15, 50, 100, czy razy nie wiem ileś, tak? I mówiłem, że czasami wystarczy zarobić sobie te 100%. I tutaj chciałem Wam pokazać dzisiaj, zobaczcie jak to wygląda. Tu mieliśmy start, a teraz gdzie my jesteśmy, w jakim punkcie, tak? 0,02 można było zarobić. A jak kupowaliśmy to nie wiem, czy to będzie widać, jaka to była cena, bo ja nie pamiętam już dokładnie, tak? No nie wiem, jaka to była cena, ale przyjmijmy na to,
Przyjmijmy na to, że ta cena była tutaj, załóżmy, w granicach 0,1. No to macie 100% zarobku na spokojnej luzie. I to nie jest tak, że to trwało jedną minutę, jedna chwila, no bo jeżeli sobie weźmiemy tutaj na jednodniowy, no to zobaczcie, jaką tu mamy. Na początku była spadek, a później zobaczcie, mamy cały czas do góry świeca. Więc było czas, raz, dwa, trzeci dzień mamy możliwość po prostu realizacji zysków w jakim tam chcecie czasie. Tak? Oczywiście ta cena się zmienia, ludzie realizują swoje zyski, są pewnie realizowane jakieś tam postanowienia zespołu, różnego rodzaju inne rzeczy, które dzieją się normalnie w każdym projekcie. To nie jest tak, że nie wiem, projekt, nikt nie sprzedaje w tym projekcie, bo wszyscy wierzą, że to osiągnie razy 100. No oczywiście, no tak jak tu widzieliście, no była na początku jakaś świeca do góry, później to mieliśmy ostry zrzut do dołu, a teraz mamy znowu do góry. No tak to wygląda mniej więcej, jeżeli mówimy tu o jednodniowym. Jeżeli weźmiemy sobie to 4 godziny, no to tak to wygląda w ciągu 4 godzin. Także chciałbym Wam uświadomić, że to nie są rzeczy wzięte na przykład z kosmosu, że nie wiem, ta wersja, wizja, która jest tu przedstawiana na moim kanale, to jest po prostu jakimś dziwnym zlepkiem jakichś niedowierzań, jakichś rzeczy, które są nie do zrealizowania, jakimś oszustwem, jakimś skamem, jakimś inną rzeczą, czy jak to by kto chciał nazwać. To jest po prostu rzecz, o której ja mówię i pokazuję to jasno i wyraźnie. Oczywiście nie każdy projekt będzie można zarobić od razu 100% czy 200%, bo być może to będą projekty, które będą spadały i nigdy się nie podniosą, ale tak jest normalnie w świecie. Jeżeli pojawia się tych projektów ileś set, no to nie każdy, moi drodzy, będzie robił jakieś tam zwroty. No ale jeżeli tu mamy jasno pokazane, że na takim leniwcu mogliśmy sobie zrobić praktycznie, można by było zrobić dwa razy, no to o czym mówimy, moi drodzy? Ja myślę, że no to też nie jest tak do końca. I mówię, to wszystko zależy, kto na co się nastawia. To ta wersja tego, że ktoś się nastawia na razy 10, to myślę, że no nie wiem, no ciężko będzie, no to trzeba naprawdę ogromne ryzyko podjąć, żeby coś zarobiło od samego startu razy 10, albo nie wiem, jaki to musi być projekt, z jak silnym teamem, z jak silną społecznością, żeby to jeszcze robiło Bóg wie jakie pieniądze. Ale jak sobie spojrzycie nawet na te projekty, o których my mówimy, to robić razy 10. No macie przykład AI, który robił razy 4, razy 5, razy 6. Dzisiaj, moi drodzy, zobaczcie sobie, w którym miejscu jesteśmy. To nie jest tak, że ktoś powiedział o AI i koniec, będziemy kurwa zawsze tylko jechali do góry i będziemy robili następne X. Nie. Zrobiliśmy razy 5, zrobiliśmy, niektóre zrobiły razy 10, a może i nawet razy więcej, ale teraz lecimy w dół. No niestety tak wygląda rynek, moi drodzy. I to naprawdę wrzucanie wszystkich i wszystkiego do jednego worka i naprawdę nazywanie kogoś czy czymś, czy nie wiem czym jeszcze, dla mnie jest po prostu bezsensowne. Każdy, powiedziałem, jest kowalem swojego losu. Każdy może podjąć swoją decyzję indywidualnie. Nie interesuje mnie coś, po prostu to omijam z daleka. Interesuje mnie coś, to po prostu ryzykuję na kwotę, jaką mnie stać. No to powtarzanie bez mała od samego początku, od iluś lat, że kryptowaluty to jest inwestycja, z którą musisz się liczyć z utratą wszystkich swoich finansów, no to nie wiem, no to gdzie to powinni wyryć, czy to powinno być przy każdym kupowaniu taka tabliczka, że kupując ten projekt możesz liczyć się z utratą wszystkich swoich finansów. I myślę, że to jest też kluczowym aspektem do tego, że ludzie tego nie rozumieją. Tak? Podejmuję ryzyko po prostu utraty moich wszystkich finansów. Tak? I to ryzyko albo jest większe, albo mniejsze. No to tak jest w tradingu, moi drodzy. No jeżeli ktoś gra jakąś kwotą, jakąś dźwignią, chociaż niektórzy mówią, że dźwignia to jest w ogóle nieistotna. Ja uważam, że jest mega istotna, ale nie będziemy tu dzisiaj rozmawiali o dźwigni. Jeżeli mówimy o takich rzeczach, to też musicie sobie zdawać sprawę, albo podejmuje to ryzyko większe, albo mniejsze. No to tak jest wszędzie, moi drodzy. Nie wiem, idziesz do banku i widzisz takie na billboardach, wczoraj idę sobie i piszę, że w M-banku dostajesz, załóżmy tam 10%, tak? No ale to jest lokata plus jakaś inwestycja w jakiś tam fundusz, który może przynieść Wam straty. Ja taki fundusz kiedyś miałem, moi drodzy. I też było rynek akcji azjatycki, europejski, różne innego i to był bank. I nikt to nie zagwarantował Ci pieniędzy. Przychodziłem i było niestety na minusie. I z tego też sobie trzeba zdawać sprawę. Podpisujesz, można powiedzieć, taką
nie pisemną, ale formę taką, można powiedzieć, ustną umowę, że kupujesz coś na własną odpowiedzialność. I to trzeba sobie wbić do łba swojego, kurwa, że kupujecie coś na własną odpowiedzialność. To nikt za was nie może ponieść tej odpowiedzialności. No kurwa, zrozumcie to, bo naprawdę czytanie tych wszystkich na X-ie, czy użalanie się później, kurwa, wyzywania kogoś od skamerów, że to jest skam, że to jest to, no to dla mnie to jest to są upośledzeni ludzie, którzy nie potrafią, kurwa, albo czytać, albo myśleć, albo nie wiem, czego jeszcze innego zrobić, żeby po prostu podjąć odpowiednią decyzję. Jak mam jakieś wątpliwości, po prostu tego nie robię. I tyle. I uważam, że to tak wygląda. Słuchajcie, wracając do mojego kanału. Mamy wszystko jasno i wyraźnie pokazane. Te linki są odpowiednie do każdej strony. Mamy opisany każdy tutaj projekt, którym się zajmuję. Mamy white paper. I dalej, moi drodzy, dalej to czy team będzie wywiązywał się ze swoich obietnic, czy projekt będzie zyskiwał społeczność, czy dalej będziemy mogli zarabiać, no, to wszystko zależy od sytuacji na danym rynku, od tego, czy to jest na takim łańcuchu, czy to jest na owakim łańcuchu, czy to jest projekt, który, nie wiem, kojarzy się z tym, czy z tamtym, no, tych zależności jest ogromna ilość. I teraz następnym projektem, który ja chciałbym wam pokazać, to jest Pulch na Foka, moi drodzy. I ja tutaj chciałbym wam powiedzieć jasno i wyraźnie. Ja nie mogłem kupić tego przez portfel Phantom. Phantom blokuje to, po prostu nie wiem. Pisałem do tego gościa, z którym tutaj gdzieś tam mam ten kontakt, który gdzieś jest tam odpowiedzialny w jakimś tam stopniu za ten projekt, tak? I on mówi, że no po prostu zgłosili to, po prostu czekają na decyzję, żeby odblokować to i tak dalej. A więc ja skorzystałem z możliwości, moi drodzy, wysłania moich SOL na adres do zdecentralizowanego portfela. Oczywiście robimy to bezpośrednio z naszego portfela, nie z żadnej giełdy, czy nie z nie wiem czego, tylko tu jest jasno napisane, z DEX-a, czyli z portfela DEX-owego, tak? Tutaj wam pokażę. Za pośrednictwem widżetu połącz swój portfel z naszym dedykowanym widżetem i tu mamy dwie możliwości wyboru. Ja przez Phantoma nie mogłem, ale zobaczcie, tutaj jest jeszcze Solflare, więc być może będziecie mogli się przez to połączyć. Ja skorzystałem z tego adresu i ze zdecentralizowanego portfela, moi drodzy. Wysłałem to, czyli wysłałem z mojego Phantoma tu na to $50. I po zakończeniu będziemy otrzymywali te tokeny, tak? I powiem wam tak, to ta Pulch na Foka. Strona jest, tu nie ma żadnych naprawdę cudów, niewidów, tu nie ma opisów, nie ma jakiejś tokenomiki, tu nie ma niczego. Na czym to wszystko polega, moi drodzy? Polega to na tym, że ktoś po prostu robi stronę i idzie za ciosem, można powiedzieć, za ciosem, który jest na Solanie. Jeżeli sobie zobaczycie te wszystkie wpisy najróżniejsze, że kładzie się jedne projekty na szali, drugie się zrzuca do głębokiego dna, mówi się o tym, że to jest gówno, tamto nie, że Solana nie pociągnie, że Solany teraz trzeba shortować. Jedni mówią, nie, Solana to jeszcze jest ogromny rynek i tu się pojawiają projekty, jest tanio, jest to i to jest to rozbudowa. I naprawdę tych rzeczy, które są za i przeciw, jest ogromna ilość. I teraz ktoś buduje po prostu następny memcoin, który albo przyniesie nam za chwilę jakiś zwrot, bo to, co wam pokazywałem tutaj, to jest z tym leniwcem, to albo przynosi ten zwrot, albo po prostu pójdziemy w dół. I to jest takie ryzyko po prostu. I tu nie ma co dewagować, czy to jest takie, czy to jest owakie, czy to jest srakie, czy to jest nie wiem jakie jeszcze inne. Tu masz jasno i wyraźnie napisane, co to jest po prostu. I jeżeli decydujesz się na kupowanie tego, no to po prostu uczestniczysz w jakimś rozdaniu, rozgrywce, jaka może nastąpić za jakiś czas. Jeżeli rynek, przypuśćmy, kiedy to się skończy, ten pre-sale, tak? Przed premierą, że je za jeden sol dostajesz 6900, tak? Obecna podwyżka, czyli mamy tutaj zebrane 365 tysięcy, tak? Jeżeli ten pre-sale przed premierą, tak, skończy się, a będę o tym też informował tutaj na mojej stronie, no zobaczcie, tu mamy te wszystkie inne memcoiny, no to albo to po prostu ruszy do góry na Solanie, bo to jest na Solanie zbudowane, albo po prostu będziemy stratni to pieniądze, które żeśmy zainwestowali. No to jest takie ryzyko, moi drodzy.
Czasami to idzie coś, czasami coś chwyci, czasami głupia nazwa, głupia jakiś tweet, coś innego robi ogromną robotę. No, tak samo jest na Tonie, tak samo jest na Base, tak samo jest na Binance, było na Binance Smart Chainie i tak samo było na Ethereum. No, na wszystkich tych sieciach, które sobie spojrzycie, są lepsze, gorsze. Ja robiłem filmik, pokazywałem wam, ile na Tonie jest po prostu NFT wydawanych, ile jest projektów rządnych do tego, żeby zdobyć jak największe ilości społeczności i budować i zgarniać z rynku pieniądze. To jest po prostu nie do przeliczenia, nie do przemyślenia w ogóle. I to nie jest żadna filozofia, moi drodzy. Filozofią jest to, żeby być po prostu w projekcie we wczesnej fazie i żeby ten projekt załapał, żeby on chwycił po prostu, tak? Naprawdę. I mało istotne jest to, czy ten projekt na samym początku ma 36 tysięcy osób, które budują cały projekt, bo ja znam takie projekty, które budowały naprawdę ogromnej ilości osób, tak? A tak naprawdę to one dzisiaj gdzieś są marginalnie spychane coraz bardziej w dół. I takich przypadków jest ogromna ilość. Nie będę tu wymieniał, czy to będzie Litecoin, czy to będzie, nie wiem, Polkadot, czy będzie jeszcze inne, tak? Dzisiaj po prostu wracamy do pewnych korzeni, do korzeni, które gdzieś pokazują, że czasami na danym blockchainie jedna fala trendowa potrafi to wszystko wyciągnąć do góry w tak znaczący sposób, że reszta się nie liczy. I tu się nie liczyło, kiedy wszyscy produkowali memcoiny na Solanie i produkują, to się nie liczy to, czy to jest team, który będzie miał za 5 lat, nie wiem, wzrost tego wykładniczego swojej tej kasy, czy to będzie team, który będzie budował następne rozwijające się projekty, czy to będzie co innego, tylko liczy się to, czy rzeczywiście ten projekt chwyci, czy nazwa chwyci, czy społeczność to chwyci, czy rynek to chwyci i tak dalej, i tak dalej. I tak to wygląda, moi drodzy. Naprawdę nie ma się czasami co skupiać Bóg wie nad czym i robić tu tysiące rozkminek, kiedy jest to prosto i jasno określone na samym początku, co, czym to jest. Tak? No macie tu jedna strona, czym to jest, kupujesz po prostu pulch na foka i to wszystko. Oczywiście są projekty bardziej złożone, w które trzeba się zaangażować, przeczytać, zrozumieć działanie jego, nie wiem, zrozumieć całą ideologię tego wszystkiego, ale czasami ta ideologia, powiem wam, że może być najpiękniejsza na świecie, ale niestety, w dobie, kiedy jest na coś hype, kiedy jest na coś trend, to nawet mówię, żeby to było Bóg wie co i nie chwyci tego, to będzie to na samym dnie leżało. A będą się sprzedawały takie projekty jak teraz. Dlatego, że ludzie widzą, że kupując coś na bazie danego trendu mogą zarobić jakąś określoną kwotę pieniędzy. Oczywiście nie wszyscy i to też sobie trzeba gdzieś to powiedzieć. No nie mogą wszyscy zarobić, moi drodzy. No albo jesteś w tej puli, gdzie zarabiasz, albo jesteś w tej puli, który dajesz po prostu. No. Tak wygląda rynek. I obojętnie, gdzie jakby sobie zobaczycie, moi drodzy, ja takiego mam tutaj znajomego Rekina Srebra i on wczoraj nagrał taki filmik o podróbkach monet srebrnych. No, zapraszam was. I to nie jest tylko to, że w kryptowalutach są skamy, są projekty, które są po prostu oszustwami i tak dalej. Wszędzie, kurwa, na całym świecie jest oszustwo. Wszędzie. Czego byście, kurwa, nie dotknęli? Czy to jest odzież, czy to są zegarki, czy to są torby, czy to jest, kurwa, nie wiem, złoto, czy to jest srebro, czy coś innego. Wszędzie macie oszustwa. I nie da się tego wyeliminować. I jest to po prostu napisane i gdzieś włączone do egzystencji naszej planety, Ziemi, kurwa, ludzi, wszystkich po kolei, którzy są. I czasami ludzie, którzy, nie wiem, przysparza ideologia informowania czegoś i robienia z tego wielkiego halo, zapominają, że po prostu jest to no, nieodzowne, tylko oczywiście trzeba być świadomym, że na przykład jak jedziesz do Turcji, kupujesz sobie zegarek po niższej cenie czy z AliExpressa, no to wiesz o tym, że kupujesz po prostu produkt podobny, nieoryginalny. No i to jest cały kurwa sens. I jadąc tam, kupując to jesteś świadomy tego. No niestety, jesteś tego świadomy. Tak samo tutaj trzeba sobie albo być świadomym, albo po prostu darować sobie pewne rzeczy w świecie kryptowalut. Tak to wygląda, moi drodzy. Nie ma innej drogi. Albo jesteś, albo nie ma cię. I tyle. I
mówię, te projekty wszystkie, które ja tutaj omawiam, no wchodzę za takie 50 dolców, no bo wiem, że jeżeli to 50 dolców pierdolnie gdzieś tam to wszystko w kanał, no to nie robi to dla mnie ogromnego znaczenia tych 50 dolców, ale jeżeli sobie wezmę tutaj, teraz zrealizuję zysk, załóżmy na samym punkcie, to mam dwa razy do przodu. To nawet jak jeden pierdolnie, to i tak jeszcze jestem do przodu te pieniądze. A czasami jest, że przecież i smog poszedł do góry i jeszcze inny projekt poszedł do góry, a więc no, na te 10 niech pójdzie 7 do góry, 3 w dół. To jesteśmy do przodu znowu. Liczy się ten bilans końcowy, ten etap, którym my mamy, po prostu zamykamy to wszystko i liczymy, tak? Bo na portfelu, który robimy w świecie kryptowalut, nie wszystkie projekty odnoszą, moi drodzy, sukcesy, tak? Tak jak powiedziałem, kupisz 7, 3 będą gdzieś tam liczyły ten dół, tak? Ale to 7 potrafi po prostu wyciągnąć. No, obojętnie ile, czy to będzie 5 nawet czasami, a 5 w dół, to te 5 zarobi na te 5, co straciło, jeszcze jesteś do przodu. No tak to bilansowo wychodzi, tak? Tak na to się patrzy. Zresztą jak obejrzycie sobie jakikolwiek film, ostatnio Karol Okrasa opowiadał się na temat swojej restauracji, to też również mówi, nie był w stanie określić w danym momencie, ile jego zysk wynosi. Po prostu powiedział, że na koniec miesiąca oblicza wszystkie czynniki, które przysporzyły się do tego, żeby ten biznes istniał, tak? Odlicza te wszystkie koszty, zmienne ceny produktów, które są kupowane w danym okresie i dopiero na sam koniec ma ten bilans, czyli ten albo dodatni, albo ujemny. Tak samo jest w świecie kryptowalut. No, jak sobie weźmiecie Debank, tak? Debank, tą aplikację, to też tam widzicie dziennie wasz albo ujemny bilans, albo dodatni. No, tak to wygląda. No, nie ma kurwa zawsze, że jesteś tylko i wyłącznie na plusie. A więc pokazałem wam dzisiaj ten nowy projekt, tą Silana, tak, czyli pulchną fokę. Grubiutką fokę, która zanurkowała głęboko w morzu Solana. Proste, śmieszne, to co ja powiedziałem. Podejdźmy do tego trochę z większym dystansem, a zobaczycie, że mniejsza presja przyczynia się do tego, że mniej popełniacie błędów. A więc działamy dalej na tym rynku, robimy to, co wygląda na słuszną koncepcję i patrzymy, czy będziemy do przodu, czy czasami na zero, a czasami na lekkim minusie. Ale kiedy rynek naprawdę ma dobrą fazę, to naprawdę zobaczycie, że nawet taki projekt wyciągnięty nie wiadomo skąd, robią pieniądze. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.